Sam nie wiem, jak to jest możliwe, że dotąd jeszcze nie nagrałem żadnej pogawędki w tym cyklu z mojej półki o pisarzu tak dla mnie ważnym. A tutaj nie ma innego kryterium doboru bohaterów naszych spotkań. O pisarzu tak dla mnie ważnym jak Józef Mackiewicz, o pisarzu w ogóle niezwykle ważnym i pisarzu szczęśliwie wracającym do publicznego obiegu po chudych latach, nie, wcale nie PRL-u. Najgorsze lata dla Józefa Mackiewicza, dla jego twórczości, kiedy najbardziej próbowano go zniszczyć i wyrugować z polskiej świadomości, to były lata 90. Pierwsza dekada wieku XXI. Po tym czasie jednak okazało się, że tego pisarza zniszczyć, usunąć z polskiego myślenia nie można. Chyba dlatego w końcu się za to wziąłem. Znaczy, domyślają się Państwo, dlaczego się dotąd nie brałem. Bo to jest pisarz szalenie trudny. Jest to pisarz, którego czyta się wspaniale. Z literaturą tak jest, że czasem im wspanialsze rzeczy się czyta, tym mniej się ma na ich temat do powiedzenia. Często wiele rzeczy można, myślę, że nie jestem tu wyjątkiem, jestem Państwu, wiele rzeczy wydaje mi się ciekawych powiedzieć, odbijając się od książek, które nie są może takie dobre, ale gdzieś tam otwierają dopiero zainteresowanie pewnymi polami, pokazują, coś można zrealizować, coś tam można odkryć, gdzieś tam można daleko dojść, ale sam autor potrafił tylko pokazać kierunek i nigdzie nie doszedł. No o takich książkach to się mówi. To jest rzeczywiście ciekawe. Natomiast kiedy się ma do czynienia z autentycznym, i tu używam wobec Józefa Mackiewicza tego określenia z całą pewnością, bez żadnego wahania i bez żadnej przesady ani emfazy, bo pod diabłem tu jakaś emfaza, kiedy z Państwem rozmawiam, kiedy ma się do czynienia z arcydziełami, to o tych arcydziełach to właściwie to można tylko powiedzieć wow, cudowne, wspaniałe, mój Boże, co za przeżycie, jakby ktoś do mózgu gorzkiej soli nasypał i wyczyścił tam te zwoje, jakby ktoś podał speedu po prostu i zaczęło się myśleć od tego w sposób niesamowity i często niewiele jest komentarza, można opowiedzieć o życiu danego autora, a tu rzeczywiście jest o czym opowiadać. Można opowiedzieć o pewnych nieporozumieniach, które wokół niego narosły i o tym też chyba dużo można powiedzieć. Przypuszczam, że powód, dla którego dzisiaj jednak postanowiłem w końcu Państwu powiedzieć o Józefie Mackiewiczu, o tym, że jest to jeden z najwspanialszych absolutnie pisarzy w dziejach polskiej literatury. Pisarzy przede wszystkim. W drugiej tylko kolejności jeden z najbardziej przenikliwych, niezłomnych i mądrych publicystów, jacy jakimś się Polsce zdarzyli i oczywiście jaki został, jak to jest zwykle los proroków, został ukrzyżowany, czy raczej ukamieniowany, a tak naprawdę zagłodzony na śmierć. W każdym razie próbowano go zagłodzić, mimo to głosu mu się nie udało odebrać. Powodem, dla którego akurat dzisiaj jest ten film Czarny Sufit, nakręcony przez Instytut Pamięci Narodowej, czy wyprodukowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Miałem zaszczyt uczestniczyć w pokazie premierowym tego filmu w warszawskim Kinie Atlantyk. To było ze 2, może 3 tygodnie temu i o ile wiem, na kanale IPN TV można znaleźć. Tam w ogóle jest mnóstwo ciekawych rzeczy, które Państwu polecam, ale można też znaleźć zapis tej dyskusji, która jest bardzo ciekawa z uwagi na innych uczestników, którzy tam bardzo mądre rzeczy mówili. Zobaczcie Państwo sobie, jaki to był zestaw naprawdę znakomity, w którym ja sobie tylko coś tam chciałem dodać i dodałem, ale też film Czarny Sufit jest dostępny w tej chwili cały czas. I ta rozmowa jest dostępna i przede wszystkim ten film jest dostępny i do jego obejrzenia zachęcam. Właściwie nie do końca film, skromny spektakl w rodzaju teatru telewizji, ze znakomicie naprawdę obmyśloną, znakomicie przygotowaną, fikcyjną rozmową między Jerzym Giedroyciem a Józefem Mackiewiczem. Rozmową, która nigdy w rzeczywistości miejsca nie miała, a zarazem miała miejsce, tylko rozbita na wiele, wiele listów, które oni między sobą wymieniali. Ponieważ z jednej strony Jerzy Giedroyć był jednym z tych ludzi w polskiej emigracji, którzy potrafili zrozumieć wielkość Mackiewicza i potrafili pogodzić się z tym, że taka wielkość jest niewygodna, bo mało było tak niewygodnych ludzi jak Mackiewicz dla polskiej emigracji. Z drugiej strony nie miał jego poglądu na świat, miał podejście bardziej pragmatyczne. Uważał, że trzeba cały czas o Polskę walczyć i trzeba walczyć tym, co jest. A czy Mackiewicz uważał, że nie trzeba walczyć? No i tu jest właśnie coś, co i w tej rozmowie zostało dość ładnie w tym spektaklu uchwycone i co jednak przede wszystkim trzeba z samych książek Mackiewicza wybierać, a co próbowałem jakoś tam we wspomnianej dyskusji podkreślać. Dla Józefa Mackiewicza istnieje, czy inaczej, Józef Mackiewicz porusza się w innej zupełnie perspektywie. To zwłaszcza ten Józef Mackiewicz, który tam jest pokazany w późnym okresie życia, w Monachium, kiedy jest za szczuty, kiedy jest ze swoją żoną, towarzyszką z całego życia i co bardzo też ważne, partnerką intelektualną, bo Barbara Toporska była dla Józefa Mackiewicza więcej niż tylko towarzyszką życia. Kiedy z nią właściwie zostali na takim zesłaniu w Monachium, w swego rodzaju pustelni, w swego rodzaju dumnej izolacji, zagładzani przez bardzo nikczemnie się w tej sprawie zachowującego Jana Nowaka-Jeziorańskiego, niszczeni przez polski Londyn, opluwani. Mackiewicza atakowano zupełnie wyssanym z palca zarzutem rzekomej kolaboracji z Niemcami. To cały czas powracało, ponieważ chciano go zniszczyć, chciano go opluskwić, chciano go unieważnić. To się nie do końca udawało, ponieważ chciały go unieważnić te środowiska akowskie, ludzie typu Korbońskiego, Pełczyńskiego. Kto zna twórczość Józefa Mackiewicza, wie dlaczego, kto nie zna, to zaraz wyjaśnię i przypomnę. Z drugiej strony jednak dostał też odznaczenie od prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie, od prezydenta Zaleskiego. Więc to nie jest tak, że całość polskiego Londynu i całość polskiego Paryża chciała Mackiewicza usunąć. Raczej też wielu widziało w nim takiego człowieka, no, który w sumie ma rację, ale co z tej racji wynika? Przepraszam. Co z tej racji wynika? No, on po prostu jest niezłomny, on po prostu jest bardzo, bardzo antykomunistyczny, bardzo fundamentalistyczny, ale przecież trzeba jakoś żyć, trzeba jakoś kombinować. To nie jest tak, proszę Państwa. Czy przede wszystkim powiedzmy o tym, że jak każdy wielki pisarz Józef Mackiewicz istnieje na kilku poziomach. I najtrudniej mówić o tym poziomie najważniejszym, czyli na poziomie jego arcydzielności literackiej. Bo to jest pisarz swego rodzaju antydostojewski polski. Myślę, że nieco wyższej rangi od Dostojewskiego, bo jest głębszy. Bo jest to pisarz, który począwszy od wspaniałego języka polskiego, już nieistniejącego dzisiaj, tej wspaniałej kresowej polszczyzny, bo tak jakoś się stało, że kresy były wylęgarnią wielu, wielu wspaniałych rzeczy w polskiej kulturze. Po drugie, no, człowiek mający do opisania doświadczenia autentycznej tragedii rozpadu świata, bo ten świat, który go stworzył, Józef Mackiewicz, tak jak jego brat starszy Stanisław, byli potomkami wielu pokoleń szlachty litewskiej i byli obywatelami Wielkiego Księstwa Litewskiego, które ginęło na ich oczach. Byli tak jak Mackiewicz, tak jak Piłsudski, czy jak Czesław Miłosz. Nie uważał się za Polaka. Nie uważał się za Polaka z tego, co my dzisiaj nazywamy Polską. Nie uważał się za, mówiąc sienkiewiczowskim językiem, za koroniarza. Uważał się za Litwina, ale nie uważał się za Żmudzina, żaden z wymienionych i wielu innych. Czyli nie czuli przynależności do tego narodu, który dzisiaj nazywamy narodem litewskim, który się posługuje własnym językiem, szalenie osobliwym, zresztą bardzo podobnym do języków, do czystego praindoeuropejskiego, jak uczono mnie na studiach, który inną zupełnie próbuje stworzyć kulturę, która się wyłonił z tego tygla narodów gdzieś w wieku XIX i teraz próbuje swoją historię stworzyć. Nie, to jest inna zupełnie historia. To jest Atlantyda, która zginęła. I Mackiewicz, pisarz głęboki, pisarz z wielkim wyczuciem metafizycznym, pisarz wspaniałym językiem, przy czym na wszystkich poziomach pisarz znakomity, do tego staje przed opisaniem takiego niesamowitego wydarzenia, jakim jest koniec wielkiego, wspaniałego świata. Koniec świata, który wydał Słowackiego, koniec świata, który wydał Mickiewicza, koniec świata zapisanego w największych polskich arcydziełach. Po prostu ten świat ginie fizycznie, jest mordowany, wymiera. Tu się trochę sprawdza teoria Henryka Żewuskiego, o którym nagrałem swego czasu tu filmik, czyli mojego ulubionego zdrajcy narodu, który uważał, że to, co ginie, musi zginąć i już nie ożyje, ale wydaje taki łabędzi śpiew swoim. I tak jak dla Żewuskiego tym łabędzim śpiewem była cywilizacja, bo były ostatnie wykwity gawędy szlacheckiej cywilizacji sarmackiej, którą on zapisał i w ten sposób, przepraszam, że powtarzam tamten filmik, stworzył Mickiewicza i stworzył Sienkiewicza, czyli zdrajca, który nie wierzył w to, że Polska ma jakąkolwiek przyszłość, tak naprawdę był duchowym ojcem tych dwóch wielkich twórców, na dziele których oparła się cała współczesna polskość. Czy Mackiewiczowi będzie dane takie? Bo on też był takim łabędzim śpiewem tego właśnie Wielkiego Księstwa Litewskiego z jego głębią, z jego zarazem pewną rozległością. No nie wiem, każdy z Państwa, kto pojedzie na wschód, pojedzie na Kresy i zobaczy te pejzaże, które wciąż jeszcze tam są, bo Sowieci nie niszczyli krajobrazu tak bardzo, ponieważ no, właściwie niczego nie budowali. Ja pamiętam, że jak zwiedzałem Kowno w 1991 roku, to dokładnie były to te same płyty na kamienie na ziemi, te same budynki, gdzie Mickiewicz jeszcze chodził, gdzie mieszkał, apteka, nad którą mieszkał, gdzie do niego pani aptekarzowa przychodziła w latach młodości i tak dalej. Więc ktokolwiek zobaczy te niesamowite przestrzenie, te niesamowite pejzaże, dopiero zrozumie, jak inna musiała być kresowa dusza od duszy tu naszej, mojej, mazowieckiego chłopa na przykład. Ale na tyle na szczęście wykształconej, żeby móc to wszystko wyczuć i zobaczyć. Zmniejsza się Mackiewicza trochę do roli jego brata. Stanisław Mackiewicz o pseudonimie Cat, który zapewne, to już nie będzie takie trudne, doczeka się innej tutaj pogawędki i innego naszego spotkania, był wybitnym publicystą. I po prostu był wybitnym publicystą. Był przenikliwy, był odważny, był przekorny. Józef Mackiewicz też był wybitnym publicystą. Rzecz w tym, taka była różnica między braci, że Stanisław był tylko publicystą, a Józef Mackiewicz był jednak przede wszystkim wielkim, naprawdę wielkim pisarzem i trudno mi jest tę jego wielkość oddać w takiej rozmowie jako pisarza i powiem, też chyba wszystkim jest ją trudno oddać, dlatego się głównie właśnie dostrzega Józefa Mackiewicza jako publicystę. Jakiego publicystę? Publicystę oczywiście niezłomnego. Publicystę, który uparcie pokazuje, ale nie okłamujmy się, nie oszukujmy się, nie ulegajmy wielkiemu kłamstwu. Jak sufit jest biały, to nie wmawiajmy sobie, kiedy ktoś nam przystawia pistolet do głowy i każe mówić, że on jest czarny, to nie wmawiajmy sobie, że jakieś jednak tam odcienie szarości na nim widać. Idę do tej metafory, która pojawia się w rozmowie przytoczonej we wspomnianym spektaklu Czarny Sufit. Stąd właśnie taki tytuł. No nie będę o tym opowiadał, naprawdę zachęcam. Dla mnie ta niezłomność Mackiewicza jest czymś zdecydowanie więcej. Myślę, że tutaj jest problem z jego ogarnięciem, że większość ludzi, z którymi miał do czynienia, nie była w stanie zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi. Uważano, że to jest po prostu jakiś wyjątkowy zakapior. No taki wyjątkowo uparty, tępy Litwin jak niedźwiedź, prawda? Coś, gdzieś tam u Sienkiewicza w Krzyżakach jest taki Litwin, co mu klarują, że zrobimy to, tamto, on siedzi, milczy, a potem wstaje i mówi, zrobimy tak, jak od początku mówiłem, prawda? Wszystko to po nim jak woda spływa. Taki stereotyp Litwina się w polskiej kulturze pojawia i tu też rzeczywiście ten liczman, powiedziałbym, ten sztrychulec został do Józefa Mackiewicza zastosowany. Żeby go tak trochę unieważnić. No, to wszystko, co on pisze, no tak, ale to jest jednak przesada. No za bardzo. No bo już atakować Armię Krajową, atakować Stefana kardynała Wyszyńskiego, atakować Kościół katolicki. Ale on nie atakował. On spokojnie, proszę zobaczyć, wbrew, tu jest pytanie, czy do końca można mówić o publicystyce u Józefa Mackiewicza, bo jednak publicystyka jest też grą pewnych emocji. Publicysta jest złośliwy, publicysta jest uszczypliwy, publicysta jest krytyczny, publicysta bywa sarkastyczny, jest cała kilkanaście takich określeń, można powiedzieć, które dzisiaj tempota internetu unieważnia, bo dzisiaj to wszystko jest hejt. Albo jesteś entuzjastycznie zachwycony i wtedy jest hejt, albo jest hejt i nie ma nic pośrodku. Nie, jest dużo pośrodku i w dobrej publicystyce te emocje widać, że się jest zaangażowanym emocjonalnie. Zobaczcie Państwo, że Józef Mackiewicz, kiedy pisze w takie teksty, no, formalnie rzecz biorąc publicystyczne, czyli na przykład Watykan w cieniu Czerwonej Gwiazdy i w cieniu Krzyża, wtedy pisze beznamiętnie. On się nie kłóci ze światem. On zgodnie z przykazaniem Konrada ujawnia prawdę o tym świecie. Wymierza mu sprawiedliwość przez wydobycie na jaw tej prawdy. Chociaż nie przypominam sobie, że gdziekolwiek Mackiewicz się odwoływał do Konrada, no ale wielcy gdzieś tam zawsze po swoich śladach chodzą. Dlaczego on tę prawdę ujawnia? Właśnie nie dlatego, nie z tego powodu, dla którego robi to publicysta. Nie po to, żeby udowodnić, że ci błądzą, a ci mają rację, że nie należy postępować tak jak to stronnictwo, tylko raczej tak jak tamto stronnictwo, że aby osiągnąć cele, na przykład odzyskanie wolności Polski, musimy zrobić to, a to, albo musimy z takimi, a takimi współpracować. Oczywiście wszyscy ludzie, którym się naraził i z którymi polemizował, działali właśnie w takim paradygmacie. Paradygmacie polityki, paradygmacie publicystyki. To dotyczy również Jerzego Giedroycia. Również już o nim film kiedyś nagrałem, więc nie będę wszystkiego powtarzał, zachęcam. Natomiast dla Józefa Mackiewicza prawda jest naczelną wartością organizującą świat. Pochwaliłem się we wspomnianej dyskusji takim skojarzeniem, przyznałem się takiego skojarzenia, które jest pewnie skojarzeniem zupełnie odlotowym i szalonym, z Filipem Kindredem Dickiem. Od science fiction, tak, z tym Dickiem. Szalonym, chorym psychicznie, wielkim pisarzem, który pisał science fiction jako chałtury, licząc na to, że w końcu zarobi dość, żeby móc napisać poważną literaturę. A ta mu zupełnie nie wychodziła i była kiepska. Natomiast te jego chałtury były genialne. O czym były te chałtury Filipa Dicka, wyjaśnię to skojarzenie swoje nieprzytomne. Ano o tym, co jest prawdą. To było obsesją Dicka, że ta cała graciarnia science fiction, z którą się zetknął, uświadomiła mu, że być może to, co widzi, nie jest rzeczywiste. Być może jestem pod wpływem jakiegoś narkotyku. Być może jestem pod wpływem jakiejś przemocy, tego, co dzisiaj nazywa się virtual reality, którą ktoś dla mnie stworzył, co w tamtych czasach Dicka na polszczyznę Lem usiłował przełożyć jako fantomatykę. W każdym razie żyję w jakimś świecie, ale czy to jest świat prawdziwy? I jaką barierę trzeba zmacać, dotknąć i próbować ją przebić, żeby się przekonać, że tak, to jest prawda. Otóż Józef Mackiewicz się na inny zupełnie sposób niczym innym nie zajmował, tylko właśnie znalezieniem prawdy, ponieważ prawda dla niego nie była już kwestią prawdy politycznej, prawdy, która ma maszerować i zwyciężać, jak to mówią Amerykanie. Prawda jest wartością sama w sobie. Poznacie prawdę, powiada Ewangelia, prawda was wyzwoli. Nie wiem, czy Józef Mackiewicz był bardzo religijnym człowiekiem. Jak wiadomo, konwertował z katolicyzmu na prawosławie, co odbierane było jako protest przeciwko sanacyjnej polityce dyskryminacji prawosławia, niszczenia cerkwi. Taki haniebny epizod w polskiej historii, o który nie chce się pamiętać, ale jednak nie można zapominać. Ale też niektórzy mówią złośliwie, że to po prostu wzorem marszałka Piłsudskiego uwolnił się w ten sposób przez tę konwersję od zobowiązań wobec pierwszej żony, z którą miał zresztą córkę i nie zaniedbywał potem już w dorosłym życiu tej córki, w każdym razie wspominał o niej, o pani Halinie Noackiewicz, natomiast nie zapisał jej praw autorskich po sobie, co wywołało ogólne, do dzisiaj trwające zamieszanie i spory, w których różne są stanowiska i ten spór nie jest wart tego, aby tutaj w tej chwili o nim opowiadać. W każdym razie nie wiem, na ile Józef Mackiewicz był człowiekiem osobiście religijnym. Jego twórczość nie jest twórczością religijną w takim sensie dosłownym. Nie pisze Panie, Panie, Amen i Bóg Cię kocha i tak dalej, jak to różnym konwertytom przeważnie się zdarza. Natomiast w głębokiej warstwie to jest najbardziej chrześcijańska twórczość, jaką znam, ponieważ nikt bardziej nie zrealizował tego ewangelicznego przekazania: mowa wasza ma być tak, tak, nie, nie. Żadne ale, jednak, wszelako, niemniej, w obecnej sytuacji, z dwojga złego. No to są wszystko rzeczy, bez których żyć nie sposób w praktyce, ale jeśli żyjemy metafizyką, jeśli realizujemy to najważniejsze podstawowe wskazanie, jeżeli jesteśmy świadkiem umierania świata, jeżeli jesteśmy powołani do tego, aby, jak Herbert pisał, dać świadectwo, aby to pokazać, to nie mamy innego wyjścia niż po prostu stać przy prawdzie. Żeby stać przy prawdzie, to ją musimy znaleźć. A żeby ją znaleźć, to musimy być gotowi cierpieć za to. I to jest życie Józefa Mackiewicza i to widać też w jego twórczości. To jest wielka ofiara, to jest życie prometejskie. Nie okłamujmy się i nie pozwólmy innym nas okłamywać. I przede wszystkim nie pozwólmy sobie samym się okłamywać, nawet jeżeli to kłamstwo jest rodzajem środka przeciwbólowego. Bo te największe kłamstwa, z którymi się parał Mackiewicz, były swego rodzaju środkiem przeciwbólowym. Może też narkozą, nie środkiem, który sami sobie Polacy podawali, ale też ci, którzy winni byli ich cierpieniu w jakiś sposób, czy współwinni, podawali im taką narkozę. Stąd ta nienawiść pogrobowców rządu londyńskiego i tego jego składu, który doprowadził do Powstania Warszawskiego. Stąd taka nienawiść do Mackiewicza, który, tu znowu trzeba powiedzieć, miał też swoją warstwę polityczną, chociaż o tym pisał mało, bo nie dlatego zwalczał komunizm, że geopolityka, że to czy tamto. Nie, absolutnie. To było czyste zło. No, kolejne wcielenie zła, kolejna reinkarnacja czystego zła. To był szatan po prostu, z którym walczyć trzeba, chociaż na tym świecie się z nim nie wygra, bo jest przecież, jak to pismo powiada, księciem tego świata. Ale walczyć z nim trzeba po prostu, mimo wszystkich cierpień, na jakie to naraża. W związku z czym, szukając tej prawdy, również dociera Mackiewicz na przykład do takiej samej prawdy, co Dmowski. O, tu moje kolejne nieprzytomne skojarzenie. Mało było Dicka. No ale tak, Dmowski, cały jego problem, cała jego w pewnym sensie przegrana w tym, że nie zdobył rządu dusz Polaków, jednak zdobył go Piłsudski, jak to mówię, mądry przedyskutował, a głupi pobił, ale pobił dlatego, że Dmowski doszedł do oczywistego wniosku, który był zbyt oczywisty i zbyt logiczny, żeby go Polacy przyjęli do wiadomości. A mianowicie, jeżeli nasz odwieczny wróg, Rosja, występuje w przymierzu z naszymi jedynymi potencjalnymi sojusznikami, Anglią i Francją, to w związku z tym musimy z naszym odwiecznym wrogiem jakoś się dogadać, porozumieć i osiągnąć etapami takie. To była koncepcja Dmowskiego, że mimo to, że wszystkie powstania były kierowane przeciwko Rosji, to jednak nie Rosja jest największym zagrożeniem, tylko Niemca, więc trzeba z mniejszym złem się dogadać, żeby umożliwić zwycięstwo. Zresztą i tak to zwycięstwo nastąpi koalicji, której częścią jest Rosja. W związku z czym na razie nie ma warunków na postawienie polskiej niepodległości na kartę, ale jest możliwość, żeby zjednoczyć ziemię polskie w obrębie Rosji, ale to już jest etap do odzyskania niepodległości decydujący, bo jak będziemy razem nie rozbici na 3 zabory, tylko pod jednym zaborem, to wtedy sobie łatwiej poradzimy w kolejnym etapie. Tak on myślał. I to było myślenie praktyczne i wydaje się absolutnie sprzeczne z myśleniem Mackiewicza. To prawda. Ale gdzie ja widzę podobieństwo? Podobieństwo jest to, że Mackiewicz doszedł do równie oczywistego wniosku w sytuacji odwrotnej. Mianowicie, kiedy znaleźliśmy się, bo na tym polegała tragedia II wojny światowej przecież, że nasz śmiertelny wróg był w sojuszu z naszymi jedynymi sojusznikami. I to oznaczało, że walcząc z drugim naszym śmiertelnym wrogiem, walczymy na rzecz tego pierwszego. Dlatego na wszelkie sposoby zachęcał nas Związek Radziecki, żebyśmy walczyli z Niemcami i ginęli. Najlepiej, żeby nas żeby nas Niemcy wybili, żeby nas diabli wzięli. Wtedy ruskie wejdą i ruki swobodne je mogą pokazać swoim zachodnim aliantom. Proszę bardzo, my tu Polakom chcieliśmy, możemy pomóc. Polacy już są wymordowani przez Niemców, w związku z czym nic nam nie zaszkodzą, nie przeszkodzą w sowietyzacji kraju. Obowiązkiem każdego Polaka w tamtych czasach myślącego było zdawać sobie z tego sprawę, że mamy nie jednego, ale 2 wrogów. Natomiast cały ten polski Londyn, całe samobójstwo Armii Krajowej było skutkiem myślenia takim: zaatakowali nas Niemcy, to musimy walczyć z Niemcami. A Rosja jest sojusznikiem naszych sojuszników. To nasi sojusznicy jakoś tam na nich potem wpłyną, żeby oni tam się z nami jakoś... Nie, ale... Tu są rzeczy, których historycy nie są w stanie wyjaśnić, bo czasem myślę, że jeżeli dożyję takiego momentu, że w końcu Rosja zostanie pokonana i wejdziemy do tych archiwów kremlowskich, to zobaczymy, że wiele nazwisk otoczonych w polskiej legendzie czcią to byli po prostu kapusi NKWD i agenci wpływu Stalina. Ponieważ czegoś tak potwornego jak samobójstwo Armii Krajowej, my jesteśmy dumni, największa armia podziemna II wojny światowej, no tak, no... Była Armia Krajowa największą podziemną armią, ale co się z nią stało? Ano, podeszła grzecznie na pieniek, położyła głowę na tym pieńku i poprosiła Stalina, żeby ją ściął. I tak się stało. Armia Krajowa popełniła samobójstwo na rozkaz płynący z Londynu. Akcja Burza była czymś tak niewiarygodnie głupim, czymś tak zbrodniczym wobec Polski, że trudno sobie, nie mówię o samym Powstaniu Warszawskim, mówię o tym, jak po kolei do kolejnych miast wchodziła Armia Czerwona i na rozkaz rządu londyńskiego miejscowe struktury partyzanckie się ujawniały, przychodziły do miasta, Sowieci ich wszystkich, tych witających, aresztowali, wysyłali w niewiadomym kierunku. Nikt z nich nie wrócił. Prostych żołnierzy wysyłali na Syberię i z tych jeszcze niektórzy czasem wrócili przetrąceni, z poranym czołem, z wyplutymi na gwiazdy zębami, jak to wierszem Worszylskiego bodajże śpiewali Gintrowski z Kaczmarskim kiedyś, a już nie groźni, karki zgięte polarnym kołem. I potem w Sowiecji chodzili do następnej miejscowości i do następnej, i potem było Wilno i za każdym razem z Londynu płynęły rozkazy nie poddawać się, oddawać broń, nie zachowywać żadnego potencjału, który byłby chociaż najmniejszą kartą przetargową Polski w rozmowie z nowym drugim okupantem. Jak człowiek przy zdrowych zmysłach może to oceniać? Jak mógł to ocenić Józef Mackiewicz, który był świadkiem, kolejna warstwa jego twórczości, był świadkiem zbrodni w Ponarach, ale był również człowiekiem, który stał nad grobami katyńskimi i patrzył na te odsłaniane groby, który widział sowiecką okupację, który wiedział, że zło hitlerowskie jest potworne, ale to jest pikuś w porównaniu z tym złem straszliwym, szatańskim, które przychodzi ze wschodu. Jak on mógł nie protestować jako człowiek oddany całym duchem prawdzie i rozbitek z tego świata, z tej Atlantydy, jak on mógł nie protestować przeciwko tej straszliwej, zbrodniczej głupocie, której sprawcy brylowali potem w tych salonach emigracyjnych, biednych, marnych, przez świat nieuznawanych i przynajmniej w oczach Polaków chcieli uchodzić za bohaterów, w dużym stopniu wciąż uchodzą. ale jeżeli oni byli bohaterami, to na Mackiewicza i na jego prawdę, naprawdę w ogóle nie ma miejsca. Dlatego robiono wszystko, żeby Mackiewicza nawet w dosłownym sensie zagłodzić. To jest osobny, haniebny rozdział w życiorysach chwalebnych w naszym przekonaniu. Jaka była to krzątanina, jaka to była staranność Nowaka-Jeziorańskiego, zwłaszcza jako szefa Wolnej Europy, żeby przypadkiem ani złamanego grosza nikt nie zdołał dostarczyć Mackiewiczom, żeby on z tą Toporską umarli z głodu. I rzeczywiście bliscy tego byli. Ale jak mówię, głosu Mackiewiczowi nie odebrano. Tylko tu żeśmy znowu zeszli na to, co łatwiejsze, na poziom publicystyczny, z całym szacunkiem dla publicystyki. Wszystko, co najlepsze w polskiej literaturze, w jakiś tam sposób publicystyką jest. Ale przyznam Państwu, że tak moja przygoda z Mackiewiczem, pominąwszy wczesny epizod, kiedy jedna z pierwszych książek, która wpadła mi w ręce, było to bodajże W cieniu krzyża i wywołała moje oburzenie wtedy, w latach 80., wydanie podziemne. Właśnie wtedy Mackiewicza dość dużo wydawano. Nie trzeba było zgody, praw autorskich. Nie zawsze to były wydania na wysokim edytorskim poziomie, ale wtedy jeszcze nikt nie próbował go usunąć, no bo wtedy generalnie ci, co walczyli z komunizmem, tym było po drodze z rewizjonistami, którzy chcieli komunizm naprawiać tylko, a nie go zniszczyć, a nie widzieli w nim metafizycznego zła. Zamiast no, trochę błędy i wypaczenia, ale na słusznej drodze, które się trafiły. Więc ta książka wzbudziła moje oburzenie po latach dopiero. Zacząłem bardziej rozumieć. Natomiast moje spotkanie z Mackiewiczem, takie pierwsze, poważne, nastąpiło za sprawą książki, która w ogóle do tego wszystkiego nie pasuje. I szczerze mówiąc też zachęcałbym tych, którzy chcieliby teraz zacząć czytać prozę Mackiewicza, żeby nie zaczynali od drogi donikąd, od nie trzeba głośno mówić, od kontry, wspaniałych powieści o końcach różnych światów, o zatopionej Atlantydzie, ale żeby zaczęli od tej powieści, od której ja zacząłem. Przepadam ten łokieć tak wysoko, bo to jest sterta książek Mackiewicza właśnie, tak no. A to tylko drobna część tego, co na półce stało. A to mam w takim jakimś dziwnym wydaniu, które jest podziemnym reprintem wydania londyńskiego z 1962 roku. Nie widać literek na okładce, a te literki układają się w słowa Sprawa pułkownika Miasojedowa. I to jest, wiecie Państwo, historię znacie Państwo, tak? Pułkownik Miasojedow. Bogu ducha winny człowiek, którego zwalono wszystkie niepowodzenia carskiej armii. W 1915 roku oskarżono go o szpiegostwo, chociaż to nie szpiegostwo oczywiście było przyczyną tych klęsk, no ale nie mogło być złe dowodzenie, bo dowodzili arystokraci wyznaczeni przez samego cara, a jakaś przyczyna musiała być. Z tego biednego Miasojedowa, który wskutek splotu przypadków akurat idealnie się do tej roli nadawał, oskarżono. Później z tego zrobiono zresztą, i to już jest, cały czas mówię teraz o historii, nie o powieści Mackiewicza. To też jest niezwykle ciekawe, ponieważ ta sprawa pułkownika Miasojedowa tak naprawdę, można powiedzieć, jego pośmiertną zemstą, to jak go powieszono, żeby go powiesić, żeby jakoś usprawiedliwić upadek systemu, stworzono wizję jakiegoś mega rozległego spisku, którego ten nieszczęsny Miasojedow miał być mózgiem, prawda? I okazało się, że w którymś momencie przegięli, to znaczy tak bardzo chcieli wytłumaczyć swoje klęski, ten zgniły reżim carski, że nagle całe swoje społeczeństwo przekonał, że właśnie jest i wszyscy są przekupieni, wszyscy są skorumpowani. Jeden wielki demoniczny spisek, którego środkiem był właśnie pułkownik Miasojedow, nieszczęsny, zresztą w stanie spoczynku. Co niewątpliwie kompletnie przyczyniło się do upadku autorytetu cara i carskiego rządu i do rewolucji, która potem nastąpiła i do smutnego końca sprawców męczeństwa Bogu Duchu Winnego Miasojedowa. Ale powieść nie jest o tych historycznych zaszłościach i skutkach sprawy Miasojedowa, napisałem, że to jest jakiś felieton wskazujący, że prawdopodobnie sprawa Miasojedowa przypomniała się Stalinowi, kiedy w 1941 roku już mu NKWD usłużnie podsuwało cały ogromny spisek tam z generałem Pawłowym i innymi na czele, który spowodował zwycięstwa Hitlera i wtedy Stalin jakby uciął to. Były przygotowywane jakieś wielkie procesy, a nie, po prostu rozstrzelać i koniec, nie ma o czym rozmawiać. Tych wielkich procesów nie robiono. Prawdopodobnie dlatego, że on sobie uświadomił, jaki skutek był tego rozpętania histerii szpiegowskiej wokół Miasojedowa dla poprzedniego rosyjskiego reżimu. Ale tego wszystkiego w powieści nie ma. Co jest w powieści? Tragedia człowieka wplątanego w historię, deptanego przez historię, Bogu ducha winnego, który no, po prostu coś na miarę Kawki. To jest naprawdę bardzo niesamowita książka, która jest dlatego niesamowita, bo się zastanawiamy, ale zaraz, no, żeby to było podpisane jakimkolwiek nazwiskiem rosyjskim albo angielskim na przykład, francuskim czy jakimkolwiek, ale dlaczego Polak, Józef Mackiewicz w końcu lat 50., zajęty tym wszystkim, czym wszystkim Polacy byli wtedy rozrywani, zajęci, prawda? Dlaczego on pisze taką książkę o jakimś Rosjaninie sprzed I wojny światowej i w ogóle nijak się mającą, ano się mającą, tylko właśnie na tym poziomie najwyższym. Dlatego moja skromna rada, jeśli ktoś jeszcze nie zaczął, a poczuł się zachęcony, nie mówię, że moimi tutaj bezładnymi troszkę i chaotycznymi wynurzeniami, ale jest wiele książek o Józefie Mackiewiczu. Ostatnio pokazała się bardzo ciekawa monografia pióra Kazimierza Maciąga, wydana przez Instytut Pamięci Narodowej, Sam Jeden, tak się nazywa ta książka. Świetny tytuł, dokładnie opowiadam, Sam Jeden, z Barbarą Toporską, sami jedni, można powiedzieć, przeciwko całemu światu, w imię prawdy, którą dostrzegali i która ich paliła po prostu i nie pozwalała się nie zauważać, nie pozwalała się znieczulać i opowiadać sobie romantycznych, bohaterskich bajek, które już nic nie mogły zmienić, ale przynajmniej żyć pozwalały lepiej i łagodnie. Wybrali cierpienie. Książka na świętej pamięci Grzegorza Eberharda Mackiewicz pisał, pisarz dla dorosłych, też bardzo serdecznie ją polecam. Była wydana jakoś, nikt jej oczywiście wydać nie chciał, więc przez Solidarność walczącą w jakimś homeopatycznym nakładzie, ale zdaje się, że potem było wznowienie, które być może przegapiłem. Jeśli nie, no to może ktoś wznowi. Świetna książka. Oczywiście prace profesora Boleckiego są też tutaj takim, jak to się w Modern Polish nazywa, benchmarkiem. Mackiewicz by się załamał, słysząc, że mówiąc o nim używam tego pidging, które... No ale tak się polszczyzna zmieniła. Tak my się zmieniliśmy. Brat Józefa Mackiewicza, nie nikt inny, już w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego powiadał, że ta tragedia wpłynie na Polaków tak, jak Biała Góra wpłynęła na Czechów. Co to była Biała Góra, jak wpłynęła na Czechów, to można sobie wyszukać, jeśli ktoś nie wie. Sądzę, że moi widzowie raczej wiedzą, ale jeżeli ktoś nie wie, to można to znaleźć w wyszukiwarce, ale można też po prostu zobaczyć, co się stało Polakami. Proszę Państwa, ten cały syf, w którym my dzisiaj siedzimy po uszy. Ja nie mówię, że Polska przedwojenna była rajem, ale ona była zupełnie innego typu paskudna. Zupełnie innego typu złowni szalało i zupełnie innego typu miała problemy. Natomiast ten dzisiejszy syf, to chamstwo, ta głupota, ta piaskownica, ta może tylko plemienność i nienawiść polityczna przeszła z tradycji II Rzeczpospolitej, bo rzeczywiście w tym jednym dorastamy. Natomiast z tego Wielkiego Księstwa Litewskiego Polskiego, które wydało polskie kresy i ich kulturę, z tej korony polskiej, która zdaniem Litwinów była dziurą w obwarzanku, ale nie jest to prawdą, która też, dzięki której jednak Polska jakoś przetrwała mimo wszystkich zbrodniczych błędów popełnionych przez kolejnych przywódców jej w dziejach w chwili wielkiego dziejowego kryzysu. Z tego wszystkiego zostały jakieś powidoki. Właśnie dlatego, że myśmy na to kłamstwo poszli. Właśnie dlatego, że w końcu przy okrągłym stole dogadali się generałowie ze swoimi w dużym stopniu kapusiami własnymi albo z notorycznymi pragmatykami, którzy uwierzyli, że wprawdę wartości trzeba nie tylko na chwilę, na stronę, na bok odłożyć, żeby móc je realizować potem etapami, jak myśleli wielcy, jak myślał Dmowski, jak myślał Giedroyć, ale że to się nie liczy. Prawda to coś, co się dekretuje w dzisiejszych czasach. Stąd te najgłupsze, myślałem, że o tym nie wspomnę, ale muszę, najbardziej negliżujące nie tylko nikczemność, ale straszliwą płyciznę intelektualną Adama Michnika, słowa, który dezawuował Mackiewicza, dlatego właśnie te najgorsze lata dla Mackiewicza były po odzyskaniu niepodległości, jego obecności w Polsce, który dezawuował Mackiewicza, mówiąc, że to jest zoologiczny antykomunista. Antykomunizm Mackiewicza, że rzeczywiście dumnie mówił, że on, to jest jego narodowość, antykomunizm, ale to było tak, jak mówił, moją narodowością jest walka z szatanem. Nie chodziło o komunizm. Chodziło o metafizyczne zło, które za tym istnieje i chodziło o najwyższą ludzką potrzebę służby prawdzie. A żeby służyć tej prawdzie, trzeba ją odkryć. Ale jeśli się ją odkrywa, to się za to ponosi straszliwe konsekwencje. Ale jeżeli się poniosło te straszliwe konsekwencje, to się za to zyskuje nieśmiertelność i się wraca. Bo mimo wszystkich problemów z prawami autorskimi, z prawami do ekranizacji, mimo rozmaitych blokad, Józef Mackiewicz wraca. I nie dzięki temu, że Sejm, za co akurat jestem wdzięczny, ubiegły rok ogłosił rokiem Józefa Mackiewicza, tylko dlatego, że kto zaczyna to czytać, ja kiedyś lubię to porównanie, jest taka baść Jewgenija Szwarca Smok i tam jest mowa o Wielkiej Księdze, która leży gdzieś tam w górach baśni. Lancelot to mówi, że jest taka Wielka Księga, gdzie się wszystkie podłości świata zapisują dzień w dzień non stop i kto do tej księgi zajrzy, to już nie może spać potem, tylko musi chodzić po świecie i walczyć i starać się, jak ten właśnie błędny rycerz, sprawiedliwość światu przywracać. Więc zerknięcie w dzieła Józefa Mackiewicza to jest zerknięcie do Wielkiej Księgi. A potem jest następne zerknięcie, gdzieś pokazuje niezwykle głęboki umysł, niezwykle bezlitosny w wyciąganiu logicznych wniosków z tego, co wytrzymało test prawdy. A potem się okazuje wielki metafizyk i wielki pisarz, wielki znawca ludzkiej duszy, pisarz na miarę przekraczającą wielu noblistów. Choć oczywiście o tym, żeby ktoś taki jak on Nobla dostał, mowy nie było, bo to jest mniejsza o Nobla. Józef Mackiewicz jest wieczny, tak jak wieczni są wszyscy twórcy arcydzieł. I to już są frazesy, których Państwu oszczędzę. Po prostu zachęcam do tego, aby w wolnej chwili, z należytym przygotowaniem, nie gdzieś tam, tego się nie da czytać po drodze. W to się trzeba wgłębiać. Tym bardziej, że dorobek Mackiewicza jest rozległy, nie będę udawał, że sam znam więcej niż odrobinę. Stąd też może to dzisiejsze spotkanie takie bardzo naskórkowe było. W ogóle, szczerze mówiąc, to co Państwu powiedziałem, jak teraz odwijam w pamięci, to właściwie tylko wstęp. No ale być może kiedyś do tej większej pracy uda się zasiąść.